Podsumowanie weekendu gwiazd NBA w przerwie na żądanie zaczynamy od piątkowego spotkania, w którym udział brali debiutanci i drugoroczniacy przydzieleni do drużyn przez Shaquilla O'Neala i Charlesa Barkleya. W składzie tego drugiego znaleźli się m.in. Kyrie Irving, John Wall czy też DeMarcus Cousins, a w zespole Shaqa byli tacy gracze jak Ricky Rubio, Jeremy Lin i Blake Griffin. Od pierwszej do ostatniej akcji tego spotkania na prowadzeniu była grająca w jasnych strojach ekipa Barkleya, ale bardziej od samego wyniku liczyła się dobra zabawa i efektowne zagrania, których młodzi koszykarze zaprezentowali naprawdę sporo. Nice feed by Rubio and Blake Griffin with the hammer. And Kyrie Irving, John Wall, and Derrick Williams. He's in a dunk contest. Griffin. Okay, substitution. Let's get him out the game. We've seen it enough. We want to see it Sunday. The Garland Adams. I love the honesty of the general managers of today. Wow, that was a beautiful feed and a wonderful. Wouldn't that be cool? Throw down by Wall. Okay. The way they're playing defense, I think any of us could get in the game. Wall. Oh! He needs to get in the dunk contest. Stop it. Stop playing, man. Stop playing. Jak widzicie, było na co popatrzeć, a poza świetnymi wsadami warto także wspomnieć o znakomitej strzeleckiej dyspozycji Kyriego Irvinga, który trafił wszystkie ze swoich 8 rzutów za 3 i z dorobkiem 34 punktów i 9 asyst został wybrany MVP tego spotkania. Drużyna Barkleya kontra drużyna Shaqa 146-133. Po piątkowym meczu młodych koszykarzy przyszedł czas na konkursową sobotę, która rozpoczęła się od rzutów drużynowych. Do rywalizacji polegającej na trafieniu 6 rzutów z przeróżnych pozycji przez skład złożony z obecnego i byłego zawodnika NBA, a także koszykarki WNBA, stanęły 4 drużyny, czyli gospodarze z Orlando, obrońcy tytułu z Atlanty oraz ekipy z Nowego Jorku i stanu Texas. Te 2 ostatnie zespoły awansowały do finału, a w nim z najlepszym czasem dnia, bo zaledwie 37 sekund, górą okazał się Nowy Jork w składzie KP Pondexter, Alan Houston i Landry Fields. Kolejne sobotnie konkursy to była już rywalizacja indywidualna i tak w Skills Challenge swoje umiejętności sprawdzali rozgrywający Rajon Rondo, Kyrie Irving, Deron Williams, Russell Westbrook, Tony Parker i John Wall. W pierwszej rundzie najlepszy był Williams, który pokonał tor przeszkód w 28 sekund, a oprócz niego w finale znaleźli się także Parker i Rondo, a ten ostatni dostał się tam po tym, jak w dogrywce okazał się lepszy od Johna Walla. W finale dogrywek już nie było, a to dlatego, że bezkonkurencyjny był Tony Parker, wygrywając te zawody z czasem 32,8 sekundy. Po tym jak swoje 5 minut mieli rozgrywający, to kolejna konkurencja należała już do najlepszych strzelców, bo Mario Chalmers, Kevin Love, Anthony Morrow, Kevin Durant, Ryan Anderson i obrońca tytułu James Jones brali udział w konkursie trójek. Po pierwszej rundzie najlepsi byli Durant i Jones, a na trzeciej pozycji uplasowali się ex aequo Kevin Love i Mario Chalmers i ta dwójka musiała rozegrać szybką dogrywkę, którą ostatecznie wygrał zawodnik Minnesoty. Dodatkową serię rzutów oglądaliśmy także w finale, bo Love i Durant zdobyli wtedy identyczną ilość punktów. I do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W niej lepszy okazał się już Kevin Love, trafiając 14 rzutów, co przełożyło się na 17 punktów i z takim też wynikiem sięgnął po tytuł najlepszego strzelca za 3 punkty w NBA. Ostatnim elementem soboty był natomiast konkurs wsadów, w którym wystartowali Chase Budinger z Houston Rockets, Jeremy Evans z Utah Jazz, Paul George z Indiana Pacers i Derek Williams z Minnesota Timberwolves. Czwórka graczy rywalizowała tym razem w nieco zmienionej formule, bo każdy z nich miał do wykonania 3 wsady, a zwycięzcę wybierali kibice poprzez SMS-y i głosowanie w internecie. Poziom podniebnych ewolucji, jak już zdążyliśmy się w ostatnich latach przyzwyczaić, nie rzucił nas na kolana, choć po 2 zagraniach ręce naprawdę same składały się do oklasków. Mowa tutaj o wsadach Paula George'a i Jeremiego Evansa, którzy połączyli dobry pomysł z jeszcze lepszym wykonaniem. George zapakował do kosza po ciemku. I like the theatrics behind it, the glow in the dark, the 360 windmill. That was nice. That's not. I like it. Hey, I'm feeling that dunk. Oh, here it is. I'm feeling that dunk. A Evans stwierdził, że od jednej efektownej paczki lepsze są 2, wykonane praktycznie w tym samym momencie. Wow, I'm telling you, that's a tough dunk here. Oh! Yes! That's right there. That's really it.
Yes, it is. Get it. Now, thus far, best now, dunk. Now, Reggie, yes. Can you put that in top 10 dunks of dunk contest history? No, okay. Not top 10. Just checking. No. Just well, checking. I tell you what, I mean, he's knocking on the door. Ten wsad Evansa zrobił na wszystkich największe wrażenie i to dzięki niemu zawodnik Utah Jazz zdobył 29% głosów fanów basketu, co dało mu tytuł najlepszego dunkera NBA. Ostatnim akcentem koszykarskiego weekendu gwiazd był 61. mecz Wschód kontra Zachód, w którym jak zwykle atak znaczył więcej niż obrona, o czym najlepiej niech świadczy fakt, że obie drużyny zdobyły w całym spotkaniu łącznie aż 301 punktów. Początek tegorocznej rywalizacji przebiegał pod dyktando ekipy z Zachodu, prowadzącej po pierwszej kwarcie już 39-28, przede wszystkim za sprawą tercetu Kobe Bryant, Blake Griffin i Kevin Durant. Ten ostatni miał wtedy 13 oczek i nie zwalnił zresztą tempa także w kolejnej odsłonie, choć akurat w tym czasie najlepiej oglądało się jego klubowego kolegę Russella Westbrooka. Rozgrywający Thunder był największą gwiazdą drugiej kwarty, mając w niej aż 15 z dotychczasowych 17 punktów, a Zachód pewnie prowadził 88-69, co oznaczało, że była to najlepsza połowa w wykonaniu graczy tej konferencji w historii meczu gwiazd. Po powrocie z szatni w końcu doczekaliśmy się lekkiego ożywienia rywalizacji i dzięki LeBronowi Jamesowi Wschód zniwelował straty do 12 oczek. Trzecia odsłona poza bardziej wyrównaną walką przyniosła nam także jeszcze innego rodzaju wydarzenie, bo Kobe Bryant po tym wsadzie prześcignął Michaela Jordana i został najlepiej punktującym graczem w historii meczu gwiazd, mając w 14 występach w tej zabawie ogółem już 271 punktów. Wyczyn Bryanta to nie było ostatnie historyczne osiągnięcie tego dnia, a to dlatego, że w czwartej kwarcie oba zespoły do tego stopnia rozstrzelały się z zaułku, że okazało się, że w całym meczu obejrzeliśmy aż 26 trafionych trójek, co jest najlepszym wynikiem meczu gwiazd. W trafieniach z dystansu przodował przede wszystkim LeBron James, który miał ich ogółem 6, co pomogło mu w uzbieraniu 36 punktów. Dzięki świetnej grze LeBrona, a także triple-double Dwayna Wade'a na poziomie 24 oczek, 10 asyst i 10 zbiórek, Wschód w końcówce zaczął na poważnie liczyć się w walce o zwycięstwo i jeszcze na niecałe 2 minuty przed zakończeniem spotkania nominalni gospodarze przegrywali zaledwie 1 punktem. W odpowiedzi Zachód za chwilę minimalnie powiększył swoją przewagę, ale nadal to Wschód mógł doprowadzić co najmniej do remisu lub nawet wyjść na pierwsze w tym meczu prowadzenie. Na kilkanaście sekund przed końcem gospodarze szukali celnej trójki, ale Deron Williams mimo tego, że został wyprowadzony na dobrą pozycję, to ledwo dorzucił do obręczy, ale Wschód zdołał jeszcze zebrać piłkę w ataku i nadal miał szansę wyjść na prowadzenie, jednak tym razem zamiast rzutu obejrzeliśmy tylko przechwyt, który po podaniu LeBrona Jamesa zanotował Blake Griffin. Gracz Clippers został od razu sfaulowany, a że trafił tylko jeden z dwóch osobistych, to na sekundę przed końcem Wschód mógł jeszcze odwrócić losy spotkania, ale ostatni rzut dnia w wykonaniu Dwayna Wade'a okazał się niecelny i to Zachód wygrał 61. mecz gwiazd 152-149, a MVP zawodów został uznany Kevin Durant, który uzbierał 36 punktów i 7 zbiórek. Young man, you are building quite the resume early in your career, a scoring champion, a rookie of the year. You won the horse competition 2 years in a row, and now you're the MVP of the All-Star game. How's this feel? It's a dream come true, man. I'm just blessed to be here. These guys behind me was trying to feed me the ball, and I had a lot of fun, man. So I'm glad I'm taking this back to Oklahoma City. Is there a certain comfort level when you play the game with your coach on the bench and a guy like Russell playing with you? Yeah, of course. You know, you're familiar with those faces over there, man. So everything has been fun this weekend. I'm glad I got the MVP, man. And this is just a blessing. Can you tell the folks here what it is like when you've got the best players in the world, 2 minutes to play, and it's anybody's game, and how intense that got? Oh, it's nerve-wracking. You know, all these great players that can make so many big shots, and I'm glad we came out on top. Kevin Durant, thank you very much, and congratulations. The MVP of the All-Star Game 2012, Kevin Durant. Na dziś to wszystko. Na kolejną przerwę na żądanie zapraszam w czwartek, a wcześniej, bo już jutro, przerwa na żądanie ekstra.